Oddaję Ci życie me. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Oddaję Ci życie me. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twe. Oddaję Ci życie me. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daj Ducha Świętego mi, by odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twe. Daję Ci życie me. Ty, Panie, wiesz, jakie jest. Za wszystko przepraszam Cię, co było grzechem i złem. Daj Ducha Świętego mi, odtąd prowadził mnie. Rozpalił dziś w sercu mym ognisko miłości Twej. Tak, Panie, zgodnie ze słowami tej pieśni oddajemy Ci życie. Ty wiesz, jakie ono jest. Za wszystko, co było grzechem i złem, przepraszamy Ciebie. Od tej pory chcemy, żeby nasze życie było dobre i pełne łaski. Chcemy Cię wielbić za życie nasze. Od chwili poczęcia, narodzin. Chcemy żyć w Duchu Świętym, dlatego prosimy, daj Ducha Świętego każdemu z nas. Niech nas prowadzi. Niech w naszych sercach rozpali ognisko miłości Twojej. Niech przez tę modlitwę różańcową również to się dokona. Modlimy się za dusze czystcowe. W intencjach Niepokalanego Serca Maryi. Niech ona decyduje, które dusze z Twojej woli mają otrzymać pocieszenie, ulgę albo nawet dar wejścia do nieba również przez naszą małą, prostą, ubogą modlitwę ubogich serc naszych. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego,
narodził się z Maryi Panny. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Módlmy się o miłość do Trójcy Świętej. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość do pięknej Królowej Nieba, Matki dusz czystowych. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módlmy się o miłość do świętych i dusz czystowych. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego, Bóg Ojciec jest Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Mówimy teraz różaniec fatimski, wynagradzający, czyli związany z objawieniem się Matki Bożej w Fatimie. Matka Boża prosiła, aby odmawiać różaniec wynagradzający jej sercu, sercu Bożemu. Szczególnie też jutro i pojutrze będziemy to czynić, czyli pierwsza sobota, pierwszy piątek miesiąca. Kochana Matko, modlimy się razem z Tobą, tak jak Ty. Chcemy modlić się sercem. Tak jak wiele razy to powtarzamy. Ściśle według Twoich intencji, Twojego serca. Tajemnica pierwsza. Anioł pokoju przygotowuje dzieci na przyjście Maryi, na objawienie Maryi. Teraz będzie cytat. Związany ze świętą Weroniką Giuliani. Miłość zwyciężyła i ta sama miłość została zwyciężona, ponieważ dusza czuje ją w sobie i to w sposób, jakiego nie jest w stanie wyrazić.
Można teraz poprowadzić tą dziesiątkę. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy. I my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Pokój Tobie, Maryjo. Jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Który niech, teraz będzie to powiedzenie, który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Który przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Który niech z niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Który przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona, Jezus, miłość. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Pokój Tobie, Maryjo, jesteś pełna Ducha Świętego. Bóg Ojciec jest z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. Jezus, miłość. Niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze. Wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie,
za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Maryjo, Matko Boska Fatimska, święte dzieci z Fatimy. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Druga tajemnica fatimska. Maria Fatimie objawia swoje niepokalane serce. Słowa świętej Teresy z Awila. Niech nic cię nie smuci, niech nic cię nie przeraża. Wszystko przemija, lecz Bóg jest niezmienny. Cierpliwością i miłością osiągniesz wszystko. Temu, kto posiadł Boga, niczego nigdy nie zabraknie. Bóg sam wystarczy. Solo Dios basta. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niesie niepokalane serce Maryi, zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niesie niepokalane serce Maryi, zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Przez niepokalane serce Maryi, zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Kalane serce Maryi, zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Z niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czyniłem wszystko z miłości do Ciebie za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Maryjo, Matko Boska Fatimska, święte dzieci z Fatimy. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Trzecia tajemnica fatimska. Maryja ukazuje dzieciom straszną tajemnicę piekła i prosi o modlitwę za grzeszników. Słowa świętego Jana Marii Wianeja. Aby być świętym, wystarczy być szalonym. A nawet trzeba stracić głowę. To, co nas powstrzymuje od świętości, to brak głębokiej modlitwy, zjednoczenia z Bogiem. Błogosławione są czyste dusze, które mają szczęście jednoczyć się z Jezusem przez komunię. Choroby, pokusy, kłopoty, różne nieszczęścia, tak, są krzyżami, ale które prowadzą nas do nieba. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta, tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jezus. Który przez niepokalane serce Marii zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta, tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tui Jezus. Który przez niepokalane serce Marii zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta, tu in mulieribus et benedictus fructus ventris, tui Jezus. Pokalane serce Marii, zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta, tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Który nie przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta, tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Który
Wryń przez niepokalane serce Maryi, zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Przez niepokalane serce Maryi, zbawi wszystkie dusze. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, gdzie potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, uczynię wszystko z miłości, do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Maryjo Czatachowska, módl się za nami. Maryjo Anielska, Ave, Ave, Ave Maryja, Ave, Ave, Ave Maryja. Kolejna, czwarta tajemnica. Maryja zapowiada prześladowanie Ojca Świętego i Kościoła. Słowa świętego José María Escrivá, który w latach 60., 70. mówił dużo o Kościele. Między innymi takie słowa. Jak Kościół się zmienił za jego życia, na jego oczach. Kiedy zostałem księdzem, Kościół Boży wydawał się mocny jak skała, bez pęknięcia. W swym zewnętrznym aspekcie wyrażał absolutną jedność. Był zdumiewająco masywnym blokiem. Ale niestety dziś oglądamy ludzkimi oczyma. Przypomina zrujnowany dom, osypujący się piaskowy kopiec, tratowany, rozwiewany przez wiatr. Wydaje się, że jest zniszczony. Nawet papież, a to był wtedy papież Paweł VI, mawia, że Kościół sam siebie niszczy. Twarde słowa, przerażające. Ale to nie może nastąpić, bo Jezus obiecał, iż Duch Święty będzie w nim zawsze obecny, aż do końca czasu. Co zaś mamy czynić my,
Modlić się. Modlić się. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który mnie przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który mnie przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który mnie przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który mnie przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który mnie przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Jezu, czynię wszystko z miłości, do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Maryjo, Matko Boska Fatimska, módl się za nami. Święte dzieci z Fatimy, módlcie się za nami.
Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave Maria. Ostatnia, piąta tajemnica fatimska. Zwycięstwo niepokalanego serca Maryi. Słowa świętego Jana od Krzyża. Mądrość duchowa przychodzi przez miłość cierpliwą, przez milczenie, umartwienie. Nie dopatruj się innych przyczyn w momencie próby. Myśl tylko, że Bóg o tym wie i na to pozwala. A gdzie nie ma miłości, połóż miłość ukrzyżowaną, a zdobędziesz miłość odwieczną. Pod wieczór życia Jezus, który jest miłością, będzie sądził każdego z nas, także i ciebie, z miłości. Ojcze, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Z niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Który nie przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,
et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jezus. Który niech przez niepokalane serce Maryi zbawi wszystkie dusze. Amen. Ave Maria. Chyba już to mi się wydaje, tak? Już chwała Ojcu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu. Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, potrzebują Twojego miłosierdzia. O mój Jezu, czynię wszystko z miłości do Ciebie, za nawrócenie grzeszników i na wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko niepokalanemu sercu Maryi. Maryjo, Różo Duchowna, Królowo... Módl się za nami. Królowo Kościoła Świętego. Módl się za nami. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Yeshama lai marato lecha lachenu, hivachama no malachenu, Adonai, Adonai, Adonai. Pomnij, Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony do Ciebie, o Panno nad Pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, Tobą jako grzesznik płaczący staję. Ko słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Z dzienniczka świętej Faustyny. Dziś sprowadź mi dusze, które są w więzieniu czystcowym i zanurz je w przepaści miłosierdzia mojego. Niechaj strumienie krwi mojej ochłodzą ich upalenie. Wszystkie te dusze są bardzo przeze mnie umiłowane. Odpłacają się mojej sprawiedliwości. W Twojej mocy jest im przynieść ulgę. Bierz ze skarbca mojego Kościoła wszystkie odpusty i ofiaruj za nie. O gdybyś znała ich mękę, ustawicznie byś ofiarowała za nie jałmużny ducha i spłacała ich długi mojej sprawiedliwości. Często stępuj do czyśćca, tam Cię potrzebują. Często stępuj do czyśćca, tam Cię potrzebują. A także duszą czyśćcowym. Bądź uwielbiony, Panie, za to, że wysłuchujesz naszych modlitw zgodnych z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.